Agnieszka Hałas, program Powiększenie. Witam Państwa serdecznie, a dziś z nami w studiu dr Dariusz Stankiewicz z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo dzień miło, dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W tym roku Festiwal Nauki, bo o nim właśnie porozmawiamy, na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się pod takim dziwnym dosyć hasłem: sport na zdrowie. Co nauka ma wspólnego ze sportem? No, myślę, że to hasło wspaniale wpisuje się w obecne trendy obserwowane w społeczeństwie. Wielu ludzi rusza się, zamierza się ruszać, dochodzi do wniosku, że istnieje związek pomiędzy zdrowiem a ruchem. W związku z tym bardzo fajnie stało się, że Uniwersytet Zielonogórski, a w ramach Uniwersytetu poszczególne wydziały, budują, bo chyba na tym etapie należałoby powiedzieć, jeszcze budują ten ogólny projekt dotyczący ruchu i zdrowia. Ja zaznaczę, że pan też nie jest tylko teoretykiem, ale również praktykiem. Jest pan związany z bieganiem, maratończyk i półmaratończyk wielokrotny. I to bieganie, które jest, no nie oszukujmy się, bardzo modne ostatnimi czasy, chcą państwo rozebrać na części pierwsze. Tak, może nawet dorzucić pewną niewielką cegiełkę do hasła modne. Chcielibyśmy, czy chciałbym, żeby bieganie było nie tylko modne, a stało się pewnym stylem życia. Moda ma to do siebie, że istnieje w krótkim okresie czasu, przemija, a tu chyba chodziłoby o to, żeby Polacy podchwycili ten pewien styl życia. Żeby tak jak mała czarna stało się to klasyką. Tak, w jakimś sensie, żeby to było na stałe wpisane w nasze, no może nie codzienne, ale kilku przynajmniej razowe działania w ciągu tygodnia. Na czym to branie pod lupę biegania będzie polegało? Z uwagi na to, że ja reprezentuję i pracuję na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, z kolegami doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby móc właśnie pogodzić sport z zarządzaniem, a skoro moda czy sposób na życie na dzień dzisiejszy związany jest z bieganiem długodystansowym, no to doszliśmy, czy doszedłem do wniosku, że można by pokazać mieszkańcom miasta, osobom zainteresowanym bieganiem, jak rzeczywiście ruszać się z głową, nie tracąc przy tym zdrowia. Więcej dowiemy się na Festiwalu Nauki, ale proszę uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, jak. No właśnie, nie chciałbym tutaj odsłaniać wszystkich kulis tego przedsięwzięcia. Natomiast mogę chyba powiedzieć, że postaramy się spojrzeć, mówię tutaj w imieniu swoim i organizatorów, na bieganie długodystansowe poprzez pryzmat funkcji zarządzania. A funkcje zarządzania, o czym jedni wiedzą, drudzy może niekoniecznie, składają się zazwyczaj z czterech takich zintegrowanych ze sobą działań, a więc musimy zrozumieć, jakie są nasze zasadnicze zamierzenia, cele, a więc mowa tutaj o planowaniu. Musimy zorganizować nasze działania, dojść do wniosku, co nas popycha do przodu, co nas pobudza do działania. W tym wypadku chodziłoby o zmotywowanie się do treningu, uprawiania biegów długodystansowych. No i zwieńczeniem tych wszystkich funkcji zarządzania jest kontrola, a więc sprowadzająca się w tym wypadku do kontrolowania wyników biegania, czasu, długości przebiegniętego dystansu. Ta kontrola zresztą może mieć różny charakter, czy ilości zrzuconych w wyniku biegania kilogramów. Ten Festiwal Nauki zawsze kojarzy mi się z eksperymentowaniem, z testami. Poprzednimi laty obserwowaliśmy na przykład Wydział Biologii, teraz bierzemy się za sport i test Coopera między innymi, który sprawdzi naszą wydolność. Na czym on polega?
To znaczy, ja a propos szczegółów testu Coopera nie do końca jestem zorientowany, ponieważ to się będzie odbywało w przeddzień i za to odpowiedzialne są inne osoby. Wiem, że to jest test, który odbywa się chyba w ciągu 12 minut i ma za zadanie sprawdzić ogólną wydolność organizmu. Natomiast o niuanse związane z testem Coopera to już prosiłbym, żeby dopytywać bezpośrednio osoby za to odpowiedzialne. Albo po prostu przez niego przejść, spróbować swoich sił. Albo w sobotę, tak, bo to test Coopera, o ile ja się orientuję, jest w sobotę, natomiast ten mój program... No właśnie, może od razu dokładnie powiedzmy, kiedy się spotykamy. Spotykamy się w przypadku mojego projektu, a więc jeszcze raz, jak ukończyć bieg maratoński, wykorzystując funkcję zarządzania, spotykamy się w niedzielę 14 czerwca na boisku przy ulicy Wyspińskiego, na stadionie przy ulicy Wyspińskiego. A impreza w ogóle zaczyna się i będzie trwała od 13 do 15 czerwca. Do 15, czerwca. Tak. Trzy dni łącznie, całe pasmo różnorakich działań o charakterze sportowym. No właśnie, między innymi uczelnia buduje właśnie drużynę złożoną i z pracowników naukowych, i ze studentów, która zmierzy się, no, z nie lada wyzwaniem, bo z medykiem Konina to nie byle jaka drużyna. Tak, tutaj musiałbym wrócić do pewnych wspomnień sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy ja też pogrywałem w piłkę nożną. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby doprowadzić do konfrontacji kobiet, pomiędzy wymienionymi, no tak, pomiędzy wymienionymi przez panią stronami, tym bardziej, że będzie to, można by powiedzieć, gra mieszana, tak? No właśnie, bo zaznaczmy, że medyk Konin to drużyna żeńska. Tak, to drużyna żeńska, w związku z tym gra mieszana, w związku z tym sport plus pewna różnorodność, która w sport się doskonale na chwilę obecną wpisuje. Zazwyczaj ten festiwal nauki dzieje się równolegle na wszystkich wydziałach. Na co warto zwrócić uwagę, gdzie zajrzeć? Nie chciałbym być gołosłowny. Zapraszam Państwa przede wszystkim do tego, abyście Państwo uczestniczyli czy zainteresowali się moim projektem. Tym projektem, który wynika z działalności Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Ale wiem, że tych projektów takich szczególnie interesujących jest wiele i może nie chciałbym je tutaj, że tak powiem, wymieniać z imienia i nazwiska w sensie podkreślania jakby rangi jednych nad drugimi. Ale wiem, że jest na przykład szansa za obserwowania rozwiązań związanych z drukiem części organów ludzkich, że tak powiem, w drukarce 3D. Nie jestem specjalistą. Dzisiaj się dowiedziałem. Ja pewnie też zajrzę do wydziału, do namiotu, który obsługuje wydział zajmujący się tym właśnie programem, czy tym projektem. Czyli trochę teorii i trochę praktyki. A jest to impreza uczelniana, ten festiwal nauki, a spodziewam się, że nie tylko studenci i pracownicy naukowi są mile widziani. Nie, myślę, że nie tylko mój projekt, ale w ogóle projekty kierowane są do mieszkańców miasta Zielonej Góry. Najłatwiej i najzręczniej wypowiadać mi się o własnym pomyśle, a ten pomysł zakłada między innymi podzielenie się z mieszkańcami miasta Zielona Góra różnego rodzaju pomysłami w zakresie tak zwanego zdrowego biegania. Także oczywiście liczymy na studentów, pracowników, ale chyba przede wszystkim liczymy na to, że dostrzegą te pomysły i zechcą z nich skorzystać mieszkańcy miasta. Biegiem na Festiwal Nauki już 13 czerwca. Doktor Biegiem Dariusz truchtem.
Stankiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.